co tutaj się wydarzyło. Iga Świątek i Hubert Hurkacz pokonali parę Sara Tormą, Alejandro Dawidowicz po kina 6-0, 6-0. Dwa bajgle zaserwowane przez Igę i Huberta hiszpańskiej parze w mikście, w mikście, który decydował o tym, kto wygra mecz Polska-Hiszpania i z którego miejsca Polska awansuje do ćwierćfinału United Cup. Oczywiście ten wynik spowodował, że Polska awansuje do, do ćwierćfinału z pierwszego Miejsca. Pozwólcie, że opowiem Wam o tym, co wydarzyło się w meczu Polska-Hiszpania, bo był on rozgrywany o nietypowej porze dla polskiego kibica. Przełom roku 2023-2024. 1 stycznia o godzinie 3 rozpoczął się ten mecz. Rozpoczęliśmy od meczu Huberta Hurkacza z Alejandro Dawidowiczem Fokiną. Później mecz Igi Świątek z Sarą Soribę stormo No i te same pary, czyli Iga i Hubert kontra Alejandro i Sara w spotkaniu. Się w mikście, w mikście, który decydował o meczu Polska-Hiszpania, o tym, kto ten mecz wygra. Jest godzina, żeby was nie skłamać, 8.30. Przed chwilą zakończył się mixt właśnie z udziałem Igi, Huberta, Alejandro i Sary na gorąco, na świeżo. Chcę wam o tym opowiedzieć i, i jak najszybciej ten materiał zmontować, żebyście też mogli jak najszybciej to obejrzeć. Nie przez pana noc za mną, nie przez pana noc Sylwestrowa, ale oczywiście śledziłem to co działo się w meczu Polski z Hiszpanią. Więc zapraszam was do omówienia tego meczu, omówienia tych trzech spotkań. Na samym wstępie chcę wam jednak bardzo serdecznie podziękować za kolejny pozytywny odbiór poprzedniego odcinka. Zostawiliście znowu masę łapek w górę, subskrypcji, komentarzy. Bardzo mi miło czytam wszystkie komentarze, które piszecie. Staram się na wszystkie komentarze odpisywać. Jak mogliście też zauważyć w poprzednim wideo oddałem napisy przez całą długość trwania tego materiału, bo Wiem, że to też jest dla Was ważne i wiem, że tych napisów się domagacie, więc nie wiem, czy wyrobię się i, i czy zdążę z dzisiaj, żeby dodać też napisy do tego materiału. Mam nadzieję, że tak. Jeżeli nie, to z góry przepraszam, ale tak jak mówię, ten odcinek jest nagrywany na gorąco, na świeżo o godzinie 8.30 1 stycznia. Dzielę się z wami tak naprawdę swoimi spostrzeżeniami i tym, co wydarzyło się właśnie w meczu Polska-Hiszpania. Także jeszcze raz serdecznie dziękuję wam za pozytywny odbiór i przejdźmy do tego, co działo się w Perw 1 stycznia 2024 roku. To co najlepsze, czyli wynik 6-0, w mikście. Zostawimy sobie na koniec, zacznijmy chronologicznie. Kilka minut po godzinie trzeciej na korcie pojawił się Hubert Hurkacz i Alejandro Dawidowicz Fokina. Już przed tym meczem wiedzieliśmy, że dla Huberta Hiszpan nie jest wygodnym przeciwnikiem. Zresztą dla mało którego tenisisty styl gry Alejandro Dawidowicza Fokiny jest wygodny. To jest taki zawodnik, który lubi zagrywać piłki kąśliwe, niewygodne i to też Taki zawodnik, który nie gra schematami. Bardzo dużo jest ekspresji w jego grze, więc on też jest w stanie różnymi gestami wytrącić swoich przeciwników z równowagi przed tym meczem wiedzieliśmy, że Hubert ma ujemny bilans meczów bezpośrednich z Alejandro. Do tej pory Hubert z pięciu meczów wygrał tylko dwa. Zresztą pamiętacie na pewno ten ostatni pojedynek pomiędzy Hubertem a Alejandro, czyli pojedynek na Wimbledonie, zakończony pięciosetówką i super tiebreakiem piątego seta. No niestety niewiele brakowało w tamtym spotkaniu, żeby to Hubert wygrał mecz i tym samym teraz by prowadził w meczach bezpośrednich. No, ale już już choćby właśnie ostatnie mecze. Huberta i Alejandro mogły nam wskazywać na to, że ten mecz nie musi być wcale taki łatwy dla Huberta. Zwłaszcza też po tym, co widzieliśmy dwa dni wcześniej, czyli 30 stycznia w meczu Polska-Brazylia, a konkretnie w meczu Huberta Hurkacza z Thiago Seibot Wildem e, miał spore problemy. Hubert w tym meczu, ten pierwszy set też mu tak dosyć szybko uciekł. Jeżeli chodzi o tajbreaka, e, no na szczęście w drugim, w drugim, i w trzecim secie Hubert wyglądał dużo lepiej. Dzisiaj też nie spodziewałem się tego, żeby, to, żeby Hubert wygrał ten mecz łatwo. Początkowo panowie oczywiście utrzymywali swoje podania. Wszystko szło, wszystko szło zgodnie z planem do, do tajbreka, tak? No bo jeżeli Hubert hurkacz, to, to, to w meczu też musi Tajbrek się pojawić, ale okazało się, że po zmianie piłek Hubert zagrał kapitalnego gema. W zasadzie wszystkie cztery punkty w ósmym gemie, kiedy przełamał swojego przeciwnika, zdobył po ofensywnych akcjach. Jeśli nie były to winery czyste, to były to akcje ofensywne i Wymuszone błędy na przeciwniku, więc ten pierwszy set ułożył się dla Huberta bardzo dobrze. Wygrał go 6-3, wystarczyło tak naprawdę jedno przełamanie, i to w tym kluczowym momencie, kiedy do, do gry weszły nowe piłki. W drugim i w trzecim secie coś się posypało, szczególnie w drugim. Hubert Hurkarz został dwukrotnie przełamany. Serwis nie pomagał już tak Hubertowi, było bardzo mało piłek wygrywanych bezpośrednio po serwisie. Już nawet nie mówię tutaj o asach serwisowych, no ale też przede wszystkim. O, o wygrywających serwisach. Tego było bardzo mało. Alejandro zaczął czuć się na korcie spobodniej, zwłaszcza miałem wrażenie, że ten obroniony breakpoint, breakpoint zaraz na samym początku drugiego seta dodał mu trochę takiej werwy, więc Hiszpan to, to też wykorzystał. No, widział, że, że jest na fali, przełamał serwis Huberta raz, przełamał drugi. Co prawda nie udało się Alejandro wygrać tego seta 6-1, bo, bo jeszcze stracił po drodze serwis, no ale, ale odrobienie jednego jednego gema serwisowego Hubertowi nie wystarczyło. No i set trzeci, tam też nie było kolorowo. Mam wrażenie, że coś się w grze Huberta zacięło. Widzieliśmy to też zresztą czy to w Abu Zabi, czy w meczu z Thiago Seibot-Wildem, ale także dzisiaj w meczu z Alejandro Dawidowiczem w Fokiną. Obserwując te mecze mam wrażenie, że Hubert nie jest w najlepszej dyspozycji pod względem gry singlowej, bo, bo to też trzeba odróżnić. No i tak się stało, że Polska pierwszy mecz przegrała. Musiała straty odrabiać. Później na kort wyszły Iga Świątek i Sara Sorribes Stormo. Wiemy doskonale, że Hiszpanka jest zawodniczką piekielnie niewygodną. Bardzo trudno skończyć jest piłkę przeciwko niej. Oczywiście Idze dzisiaj udało się to wielokrotnie, ale, ale musiała się sporo napracować, żeby najpierw rozrzucić rywalkę po korcie, by później wypracować sobie dogodną pozycję do bezpośredniego skończenia piłki. Zapisałem sobie, że. W pierwszych pięciu gemach Iga popełniła 14 niewymuszonych błędów. Te pierwsze pięć gemów trwało około 25 czy, czy nawet 30 minut. Tego już nie odnotowałem, ale, ale bardzo długie były te gemy. Początek tego spotkania dłużył się i Iga nie była też sobą. Długo wchodziła w ten mecz, potrzebowała chwili, potrzebowała rozegrania. No i tak jak wspomniałem, 14 niewymuszonych błędów w pierwszych pięciu gemach, a później do końca seta od stanu właśnie 2-2 i 15-40, kiedy Iga broniła dwóch breakpointów. Od tego momentu Iga wygrała 17 z kolejnych 20 punktów w tym secie. W konsekwencji całego seta wygrała 6-2 i już do końca meczu popełniła tylko 8 niewymuszonych błędów. Jeżeli chodzi o statystyki winerowe 28 do 4 na korzyść Polki. Wiemy, że Sara Tormo to nie jest zawodniczka, która jest ofensywnie usposobiona, która dąży do tego, żeby kończyć piłki Uderzeniami kończącymi, to to zawodniczka, która raczej jest taką rzemieślniczką. Ona, ona dłubie, kopie się, jeżeli można tak to określić, na linii końcowej, rzeźbi tak naprawdę w każdym możliwym punkcie, ale to już po prostu taki, taki styl zawodniczki. Od stanu 2-2, 15 z perspektywy Igi Świątek, czyli wtedy, kiedy Iga broniła dwóch breakpointów, do końca pierwszego seta Iga wygrała 17 z 20 rozegranych punktów całkowicie zdominowała końcówkę pierwszego seta, jeżeli chodzi o rywalizację z Sarą Soribę Stormo, a w drugim tak naprawdę Hiszpanka w ogóle nie mogła dojść do głosu. Ta koncertowa gra Igi Świątek trwała. Prawdopodobnie to był mecz, w którym usłyszeliśmy najwięcej tego sformułowania jazda wypowiadanego przez Igę Świątek, bo mam wrażenie, że po każdym winerze zagranym przez Igę usłyszeliśmy głośne jazda, zaciśnięcie pięści. No tak, ale to tak jak wspominałem, pewnie nie jest to pokłosie tego, że Iga potrzebowała tych bodźców, potrzebowała napędzać się i to też przyniosło oczekiwane efekty. Finalnie Iga wygrała 6-2-6-1, no i w meczu Polska-Hiszpania był remis 1-1. O wszystkim miał zdecydować Mixed. Składy oczywiście niezmienne po polskiej stronie Iga i Hubert, po stronie hiszpańskiej Alejandro Dawidowicz-Fokina i Sara Soribes-Tormo. O potencjale polskiego miksta Iggy i Huberta wiemy dużo, ale Sara czy Alejandro to też nie są zawodnicy przypadkowi, coś tam w cudzysłowie też oczywiście proszę to traktować. Grają w Deblu i, i też wiedzą, jak w grze podwójnej grać. No, ale tak naprawdę to był koncert. To, to, to była dem, totalna demolka w wykonaniu Igi i Huberta. Wszystko rozpoczęło się od e, pierwszego gema serwisowego i trzech asów w wykonaniu Huberta na Sarę Stormo e, W tym gemie Hiszpanka nie była w stanie w ogóle odpowiedzieć na serwis Huberta. No, i tak naprawdę to był początek końca, jeżeli chodzi o hiszpańską parę. W tym meczu Iga świetnie radziła sobie z serwisami e, Alejandro Dawidowicza Fokiny, Zresztą Iga też niejednokrotnie już to powtarzała. Ona lubi, Grać z facetami w mikście, lubi returnować ich serwisy, lubi też z nimi wdawać się w takie kątowe i krosowe wymiany. No, o serwisie Sary, sorry, bestormo, może nie będę tutaj dużo mówił, bo wiemy, że on do tych najsilniejszych nie należy, ale każda wolna piłka była od razu wykorzystywana przez Igę i przez Huberta. Co ważne i co na plus, to też cieszy fakt, że widać kolejny raz tą chemię, widać zgranie między Igą i Hubertem. Tak jak w Abu Zabi mogliśmy zastanawiać się, co z tego będzie, no bo to oczywiście tylko jeden rozegrany set, też pokazówka. Tak tutaj w United Cup dostajemy odpowiedź na nasze pytania, jak ewentualnie taki mixt będzie wyglądał na Igrzyskach Olimpijskich, czy, czy nawet teraz w United Cup. Wiemy, że Polska gra dalej, więc prawdopodobnie jeszcze niejednokrotnie Igę i Huberta razem na korcie zobaczymy. Szczerze mówiąc dla mnie to jest przyjemność z oglądania, bo jak patrzy się na to, jak oni się rozumieją, jak się traktują na korcie, jak wymieniają się uśmiechami, starają się wymieniać radami. No naprawdę jest to, jest to coś przyjemnego dla oka. W międzyczasie działo się na kortach w całej Australii nie tylko bardzo dużo, bo choćby swoje spotkanie rozgrywała Magdalena Fręch, która finalnie przegrała z Marię Boszkową. Do gry wrócił Rafael Nadal. Jeżeli chodzi o grę podwójną, Zagrał w parze z, ze swoim przyjacielem Markiem Lopezem, z którym zresztą zdobyli złoto olimpijskie w Rio de Janeiro. No i jeżeli chodzi o powroty, no i jeżeli chodzi o powroty, no to na korcie też zobaczyliśmy oczywiście Angie Kerber czy Naomi Osaka. I szczerze mówiąc nie planowałem nagrywania nawet tego odcinka o meczu Polska-Hiszpania, ale stwierdziłem, że skoro Iga i Hubert wygrali 6-0, 6-0, to jest to swego rodzaju ważna chwila, ważny powód. Może, może fajna okazja do tego, żeby móc nad tym meczem i w ogóle nad tym zwycięstwem, tak na gorąco się pochylić. Nie wiem też, jak wyjdzie taka formuła, bo szczerze mówiąc, nie przygotowywałem się do tego odcinka. Siedziałem po prostu na kanapie po, po, po imprezie sylwestrowej i oglądałem po prostu ten, te mecze, ale, ale widząc wynik Miksta, stwierdziłem, że podzielę się z Państwem taką opinią na gorąco i w zasadzie takimi luźnymi wnioskami. Proszę pamiętać, że sekcja komentarzy jest do Państwa dyspozycji. Możecie. Się pod filmem dzielić różnymi wnioskami. O czym tylko chcecie pisać, to, to śmiało możecie pisać. Ja staram się na wszystko odpisywać, staram się reagować na te komentarze, ale widzę, że nawet jeśli nie ja, to inni użytkownicy też chętnie wchodzą w dyskusję, więc raz jeszcze dziękuję za komentarze, dziękuję za łapki w górze, dziękuję za subskrypcję, za wyświetlenia, za to, że po prostu tutaj jesteście i do następnego odcinka.